Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Czy polska gospodarka jest teraz na dnie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj o godzinie 18:30 będzie następne spotkanie w kawiarni Agere Contra i porozmawiamy sobie tam o inwestowaniu, na co zapraszam wszystkie osoby, które są z Warszawy i prawdopodobnie będzie także transmisja online. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Czy polska gospodarka jest teraz na dnie? Za nami komplet twardych danych makroekonomicznych za kwiecień, ponieważ dzisiaj poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej. Wczoraj poznaliśmy twarde dane o produkcji przemysłowej, inne dane o inflacji i mamy komplet informacji na temat tego, jak polska gospodarka zachowuje się na początku drugiego kwartału tego roku i gdzie jesteśmy. Możemy lepiej oszacować wyzwania i szanse, przed którymi stoi polska gospodarka w następnych miesiącach. Zaczynamy oczywiście od sprzedaży detalicznej, która okazała się bardzo bliska prognozom i widzimy tutaj to na wykresie. I nawet kiedy uwzględnimy inflację, czyli zobaczymy, jak zachowuje się realna sprzedaż detaliczna, była ona lepsza niż zakładał konsensus rynkowy, czyli nie widać aż takiego bardzo mocnego załamania sprzedaży detalicznej, jak to obserwowaliśmy wczoraj na danych o produkcji przemysłowej, o czym za chwilę będzie. mBank sygnalizuje nam, widzimy tutaj na tym wykresie, jak zachowuje się indeks realnej sprzedaży detalicznej w poszczególnych miesiącach względem ścieżek w ostatnich latach i widzimy, że nie ma tutaj jakiegoś negatywnego zjawiska. Generalnie ścieżka jest bardzo podobna do tego, jak to miało miejsce w ostatnich latach, z wyjątkiem oczywiście 2020 roku. Sam indeks sprzedaży detalicznej pokazuje nam teraz dużą rozbieżność, jeżeli chodzi o ocenę w cenach stałych i ocenę w cenach bieżących. Widzimy, jak bardzo dużo i jaki jest gigantyczny wpływ teraz inflacji na sprzedaż detaliczną w naszym kraju i wykresy pokazujące sprzedaż detaliczną w ujęciu realnym, nominalnym i jaką mamy konsumpcję. Widzimy to na następnym wykresie. Jak wiemy, teraz dołek koniunktury jest wywołany tym, że ta konsumpcja w naszym kraju teraz bardzo negatywnie wpływa na jako kontrybucja do PKB, więc to, żeby ta realna sprzedaż detaliczna stała się dodatnia, jest bardzo ważne, jest bardzo ważnym elementem, który będzie sygnalizował nam, że wzrost gospodarczy w Polsce może znowu zacząć rosnąć. Dlatego też będziemy w kolejnych miesiącach z niezwykłą uwagą patrzyli na to, jak ta rzeczywista, realna sprzedaż detaliczna się zachowuje, czy ona odbija, czy też nie. I oczywiście powinno być to ściśle powiązane z realną dynamiką wzrostu wynagrodzeń w Funduszu Płac. Jeżeli tam także będziemy obserwować, że ta dynamika z ujemnej staje się dodatnia, to myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że będziemy także z świadkami wychodzenia polskiej gospodarki z recesji, więc cząstkowa odpowiedź na pytanie, czy polska gospodarka jest teraz na dnie, myślę, że jest właśnie teraz weryfikowalna i jest ogromnie prawdopodobne, że dołek koniunktury w Polsce jest mniej więcej w drugim kwartale tego roku, a później od tempa wzrostu inflacji będzie zależało to, jak bardzo będziemy dynamicznie wychodzić z tego dołka. Moim zdaniem takie już są te pierwsze wnioski, które płyną po tych danych makroekonomicznych, ponieważ dane dotyczące wydatków budowlano-montażowych i mamy, które są dokładnie takie jak prognozy, tutaj niewiele nam nowego wnoszą i oczywiście widzimy, jak bardzo osłabia się produkcja przemysłowa. Jest ona gorsza niż zakładały pesymistyczne scenariusze i jest to także jeden z tych elementów, który pokazuje nam, jaki jest wpływ wcześniejszych podwyżek stóp procentowych na koniunkturę gospodarczą. Indeks przetwórstwa przemysłowego także widać, że jest na trajektorii
co najmniej sygnalizującej konsolidację. I ta odsezonowana produkcja przemysłowa w Polsce, widzimy, jak bardzo wzrosła na przestrzeni ostatnich 7-6 lat, jak dynamicznie wykorzystała polska gospodarka kryzys, który miał miejsce w 2020 roku. Widzimy, że od tego dołka, który był w 2020 roku, jesteśmy teraz już grubo ponad 100% wyżej, a to oznacza, że polska gospodarka bardzo dobrze wykorzystała ostatnie 3 lata, kiedy wzrost gospodarczy znowu się pojawił i generalnie polska gospodarka, jako licząc przez PKB, jest 11% wyżej niż miało to miejsce w czwartym kwartale 2019 roku. Zdecydowanie różni się to od tych innych dynamik wzrostu dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej i w krajach i innych krajów. Tutaj wnioski są takie, że ostatnie 2-3 lata zostały przez polski przemysł niezwykle dobrze wykorzystane. Prawdopodobnie jest to także zasługa inwestorów zagranicznych, którzy tutaj masowo przychodzą z inwestycjami, inwestycje typu Greenfield, inwestycje bezpośrednie są tutaj w Polsce na rekordowych poziomach, w okolicach 30 miliardów euro rocznie. Jeszcze nigdy w historii Polski nie było takich inwestycji bezpośrednich w naszym kraju. Jest to także pochodna nearshoringu, reshoringu i wszystkich innych przetasowań związanych z łamaniem globalnych łańcuchów dostaw. I teraz ta inflacja, która jest dla nas niezwykle ważna, interesująca. Na wykresie widzimy, jak różne miary inflacji się zachowują. Szczyt inflacji prawdopodobnie jest już za nami. Teraz globalne procesy dezinflacyjne zachodzą, docierają także do Polski. Widzieliśmy wczoraj, jaki jest silny wpływ procesów dezinflacyjnych na inflację producencką, która była bliska skrajnie optymistycznym prognozom i to jest kolejny któryś odczyt, gdzie inflacja producencka jest bliska skrajnie optymistycznym prognozom, a to jest jeden z najlepszych dowodów na poparcie tezy, że procesy dezinflacyjne dotarły do polskiej gospodarki i będą kulminowały mniej więcej w okolicach września, października, gdzie będziemy mieć dane dotyczące września i sierpnia. Więc jest ogromnie prawdopodobne, że będzie się rodziła przestrzeń do pierwszej obniżki stóp procentowych w Polsce, która będzie skorelowana z obniżkami stóp procentowych w Czechach, czy też na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie także już nawet inwestorzy zakładają możliwe 2 obniżki stóp procentowych do końca 2023 roku. O tym realnym tempie wynagrodzeń już mówiłem w polskich przedsiębiorstwach. Zobaczymy, kiedy w tym roku te realne tempo wzrostu wynagrodzeń znowu stanie się dodatnie. Jeżeli tak się stanie, to będziemy na dobrej drodze do tego, żeby druga połowa tego roku przyniosła nam ożywienie polskiej gospodarki i od tempa wychodzenia tych składowych nad kreskę, nad poziom zero, będzie uzależnione to, czy wzrost gospodarczy w Polsce będzie miał miejsce silniejszy niż zakładają prognozy, czy też słabszy. Więc będziemy na te dane zwracać szczególną uwagę, a dynamika wzrostu PKB za pierwszy kwartał, którą także poznaliśmy w ostatnich dniach, zdecydowanie nas pozytywnie zaskoczyła. Część uczestników rynku sygnalizuje, że ten dołek mógł mieć miejsce już na początku tego roku, natomiast ja osobiście spodziewam się, że będziemy jednak mieć tutaj zawirowania i że ten dołek może być właśnie w momencie teraz, kiedy tworzę ten film, czyli w maju 2023 roku. Ten scenariusz jest mi najbardziej bliski i myślę, że kolejne miesiące i kwartały przyniosą nam już właśnie ożywienie, które jest teraz już dyskontowane przez rynki finansowe. I my widzimy na zachowaniu polskiej giełdy papierów wartościowych, jak bardzo trafne jest rynkowe powiedzenie, że giełda dyskontuje to, co się będzie działo w rzeczywistej gospodarce za 6 do 9 miesięcy. Dołek na giełdzie nie tylko w Polsce miał miejsce w październiku, 6-9 miesięcy to mniej więcej odpowiada okresowi drugiego kwartału tego roku, czyli w momencie, kiedy teraz jest tworzony ten wpis. Więc moim zdaniem teraz właśnie giełda nam wyznaczyła moment, kiedy mamy dno cyklu gospodarczego i odpowiedź na pytanie, czy polska gospodarka jest teraz na dnie, moim zdaniem jest uzasadnione, jest twierdzące i dlatego patrząc przez zachowanie giełdy papierów wartościowych w Polsce, ale nie tylko, uważam i jestem przychylny tezie, że w maju, mniej więcej w drugim kwartale tego roku mamy dno cyklu koniunkturalnego w polskiej gospodarce, pomimo tego, że wskaźnik
koniunktury biznesowej GUS-u, który także jest publikowany, sygnalizował nam, że ten dołek był już na przełomie poprzedniego i tego roku, co jest niezwykle optymistycznym sygnałem i wiadomością dla zwłaszcza dla polskiej waluty, to jest to, że mamy znowu rekordowe nadwyżki na rachunku bieżącym i ta nadwyżka jest jednym z głównych czynników, który sprawia teraz, że od kilku tygodni mamy silne umocnienie krajowej waluty. Złoty się umacnia tak względem euro, tak względem amerykańskiej waluty. Wspomaga oczywiście zachowanie euro-dolara i nawet pomimo tego, że ten euro-dolar jest w korekcie, próbuje spadać, to złoty jest cały czas kupowany, ponieważ siły strukturalne na złotego są teraz tak silne, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji umocnienia krajowej waluty. A jeżeli dodatkowo jesteśmy teraz, na naszych oczach trwa odwracanie długoterminowego trendu na euro-dolarze i euro-dolar zachowa się tak samo jak 20 lat temu, gdzie z poziomu niższego niż parytet wzrósł do poziomu 1,6 w perspektywie kilku lat. Jeżeli będziemy świadkami teraz bardzo podobnego zjawiska, no to przed nami, przed polskimi aktywami około 3-4, a być może nawet więcej lat bardzo tłustych, że będziemy świadkami gigantycznego umocnienia krajowej waluty, silnej presji na polskie aktywa od obligacji przez nieruchomości, a zwłaszcza oczywiście będzie także korzystała na tym warszawska giełda papierów wartościowych. Ja osobiście intuicyjnie, bo nie mam jeszcze oczywiście pełnych danych, przychylam się właśnie do takiej tezy, że jesteśmy świadkami teraz narodzin wielkiej fali hossy na wszystkim, co jest związane z Polską, a przyczyną jest to, co się dzieje na eurodolarze i ten trend na eurodolarze będzie teraz dla nas niezwykle istotny. Polskie obligacje na chwilę obecną lekko tracą, ale jest to pochodna tego, co się dzieje na światowych obligacjach, które boją się kryzysu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, o którym za chwilę będzie. I widzimy, że dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, pomimo tego, że giełdy na świecie dzisiaj próbują nam korekty spadkowej, warszawska giełda papierów wartościowych dalej rośnie. Mamy nowe maksima, ale najważniejsze przesłanie sesji jest takie, że utrzymujemy się nad tym poziomem 2000 punktów. A to sygnalizuje, że naprawdę popyt się znowu pojawił. Mamy wybicie z tej miesięcznej konsolidacji górą. Rynek chce rosnąć, chce sobie otworzyć perspektywę do wzrostu do oporów 2400-2500 punktów. Więc moim zdaniem jest ogromnie prawdopodobne, że w perspektywie następnych tygodni będziemy kontynuować tendencję wzrostową. Jak widzimy, nawet ta korekta na euro-dolarze nie jest w stanie zatrzymać tej tendencji. Widzimy, jaka jest wielka presja na polskie aktywa i na to, żeby je teraz wyraźnie kupować, licząc także oczywiście na to, że jeżeli faktem jest, że polska gospodarka jest teraz na dnie, jeżeli procesy dezinflacyjne będą postępowały, a nawet przyspieszą, to pozwoli na pierwsze obniżki stóp procentowych co najmniej od końcówki tego roku i w 2024 roku, żeby uruchomić jeszcze bardziej ożywienie gospodarcze, które będzie skutkowało tym, że w 2024 roku będziemy świadkami niezwykle interesującego czasu dla giełdy papierów wartościowych, które będą dyskontowały właśnie ożywienie gospodarcze wynikające z obniżania stóp procentowych. A w tym roku oczywiście z powodu procesów dezinflacyjnych, z powodu dopiero oczekiwań na obniżki stóp procentowych, ten rok wydaje się szczególnie atrakcyjny dla rynków obligacji, w tym polskich obligacji. O czym Państwo wiecie, w prawym górnym rogu jest link do mojego materiału dotyczących prognoz na cały 2023 rok i na razie, jeżeli chodzi o główne założenia, tutaj trafienie jest jednoznaczne. No i na sam koniec określania, czy polska gospodarka jest teraz na dnie, taki wykres pokazujący, jaki jest teraz koszt ubezpieczenia na wypadek bankructwa naszego kraju. I widzimy, że na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy mamy silny spadek tego wskaźnika, co oznacza, że inwestorzy międzynarodowi, fundusze hedgingowe, wielcy gracze, którzy mają gigantyczne kapitały, w ogóle nie boją się o jakiekolwiek kłopoty polskiego sektora finansowego, jakiekolwiek kłopoty polskiej gospodarki. Zabezpieczenie na wypadek bankructwa jest bardzo niskie, jest mniej więcej 2, 3, nawet 4-krotnie niższe niż to miało miejsce na przykład 10 lat temu, czyli widzimy, że inwestorzy mają zaufanie do polskich aktywów, inwestują tutaj, kapitał płynie,
I jeszcze raz podkreślę, jeżeli euro-dolar będzie kontynuował tendencję wzrostową, to czeka nas no hossa stulecia, może nawet hossa dekady, którą nie obserwowaliśmy na polskich aktywach od 20 lat. Jeszcze raz przypomnę, dlaczego tak myślę? Ponieważ rosną szanse na bardzo długoterminowe odwrócenie tendencji spadkowej na wzrostowej, na wzrostową na euro-dolarze, czyli na głównej walucie świata, a to oznacza, że kapitał z Wall Street będzie szukał stopy zwrotu i będzie ją znajdował m.in. na rynkach emerging markets, a takim rynkiem jest m.in. rynek polski. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Przypominam, najnowszy materiał jest poświęcony sztucznej inteligencji. Co ona może wpłynąć? Czy to jest chwilowa moda, a może jest to rewolucja, która znowu doprowadzi do wielkich przetasowań w każdej dziedzinie naszego życia. Warto się z tymi materiałami zaznajamiać. Ja także jestem pod wielkim wrażeniem tego, jaki już teraz ma wpływ sztuczna inteligencja na wszystko, co nas otacza, więc zachęcam do tych materiałów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Warto wiedzieć więcej, warto wiedzieć, co w trawie piszczy i jak to wszystko funkcjonuje. No i teraz przegląd rynków światowych, ponieważ także poznaliśmy serię ważnych danych. Przede wszystkim były to majowe wskaźniki PMI, które jak widzimy były dla poszczególnych krajów europejskich, dla całej strefy bardzo bliskie, bardzo zbliżone do prognoz. Widzimy rozbieżność, rozjechanie się danych dotyczących przemysłu z tymi danymi dotyczącymi usług. Przemysł jest na coraz gorszej trajektorii, usługi idą w górę i taki wzrost przybiera formę litery K, co także widzimy na polskich danych o produkcji przemysłowej, które były, jak wiemy, słabsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy, więc te wskazania dotyczące gospodarki i sektora przemysłowego są tutaj potwierdzane. Widzimy, jaka jest na następnym wykresie sytuacja w brytyjskiej gospodarce i także tutaj sektor przemysłowy cierpi. Natomiast konsekwencją rynkową może być to, że akcje są przewartościowane nawet w krótkim terminie, ponieważ na następnym wykresie widzimy, jaka była zależność na przestrzeni ostatnich 3 lat zachowania wskaźnika dla sektora przemysłowego, tego PMI, dla strefy euro, a z tymi najważniejszymi spółkami na giełdzie, tymi nieeuropejskimi spółkami. Widzimy, że ta zależność zaczęła się zaburzać na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale to jest także temat, na który będziemy zwracać uwagę. Indeksy giełdowe dzisiaj próbują zanegować wyjście nad poziom 4200 punktów na indeksie Standard & Poor's. Ta walka będzie znowu dzisiaj trwała, więc czeka nas pasjonująca sesja. Inwestorzy cały czas patrzą na to, co będzie z kryzysem zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. Widzimy, jak zachowują się CDS. Jeszcze raz przypomnę, to są instrumenty pochodne zabezpieczające na wypadek bankructwa Stanów Zjednoczonych, w ogóle bankructwa różnych instytucji. I w tym wypadku widzimy, że nie ma jakichś nowych szczytów, więc inwestorzy tak jakby już wierzyli w to, że takie porozumienie będzie miało miejsce. Widzimy, jak zachowuje się rynek pieniężny, rynek obligacji, amerykański dolar w sytuacji, kiedy ten kryzys zaczyna nabrzmiewać. I teraz kolejne wykresy pokażą, jak zachowywały się różne indeksy giełdowe i różne klasy aktywów, kiedy 10 lat temu ostatni raz mieliśmy do czynienia z takim ryzykiem i widzimy, że indeksy giełdowe miały tendencje do spadków po uchwaleniu podwyższenia kryzysu zadłużenia. Obligacje były kupowane przez całą krzywą dochodowości, od tych najbardziej krótkich do tych średnich i długich terminów. Byliśmy świadkami raczej trendu na rzecz umocnienia franka szwajcarskiego, raczej mieliśmy do czynienia z umocnieniem jena, ale amerykański dolar pozostawał w miarę stabilny. Rosła także cena złota. Widzimy, że tak się zachowywały te różne instrumenty finansowe i oczywiście widzimy na następnym wykresie, jak bardzo czuły jest indeks giełdowy na wahania związane ze zmianami tego, jakie są rezerwy Fedu i co tam się dzieje na rynku obligacji. Myślę, że te wahania warto zapamiętać. Na następnym wykresie mamy wskaźnik strachu i tutaj widzimy, że rynek jest teraz bardzo spokojny, nie boi się praktycznie niczego. Do tego wykresu myślę, że będziemy wracać dość często. Indeks DAX także walczy o swoje maksima wszechczasów.
Dzisiaj mamy lekkie zatrzymanie i obawy. Zobaczymy, właśnie dzisiejsza sesja będzie bardzo interesująca. Mamy o godzinie 15:45 dane o PMI dla Stanów Zjednoczonych. Będziemy je porównywać z tymi danymi dla Europy. No i w tym miejscu, gdzie będzie przewaga, myślę, kapitał powinien dalej płynąć. Zwróćmy uwagę wtedy na rynek walutowy. Amerykańskie obligacje cały czas się boją. Wychodzimy nawet nad poziom 3,70 na rentowności dziesiątek. Amerykański dolar jest kupowany. Widzimy, jak zadziałała najszybsza linia trendu spadkowego, która staje się ważnym punktem odniesienia w krótkim terminie. Równolegle w tym samym, praktycznie tak samo zachowuje się cena złota, która odbija od okolic tej linii trendu spadkowego. Czyli wniosek jest dla nas taki: jeżeli eurodolar pokona tą swoją linię i równolegle złoto, to będzie to oznaczało zmianę nastawienia rynków do ważnych aktywów. Cena miedzi wybija się dołem z tego kanału spadkowego o wielomiesięcznej historii, więc wniosek jest taki, że popyt na ryzyko nie ma tutaj potwierdzenia i raczej nastawia się rynek na dalsze spadki, na wyprzedaż ryzyka. I ropa naftowa, która próbuje wbrew innym aktywom rosnąć. Oddalamy się od poziomu 70 dolarów, czyli konsolidacja, którą obserwujemy od bardzo wielu miesięcy, cały czas trwa. I na koniec Bitcoin, który utrzymuje się blisko tych swoich dobowych maksimów i zaczyna zupełnie znowu zachowywać się odwrotnie niż indeksy giełdowe. I pytanie jest, czy Bitcoin będzie wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę na indeksach giełdowych na Wall Street. Jestem też ciekawy odpowiedzi na to pytanie. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam, drodzy Państwo, do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o sztucznej inteligencji, która podgrzewa rynkowe nastroje. Jak interpretować te dane makroekonomiczne, ponieważ inwestorzy naprawdę się zastanawiają, czy sztuczna inteligencja to moda, czy jakaś zmiana pokoleniowa, rewolucja, która wpłynie na wszystko, co nas otacza. Warto się zaznajomić z każdym materiałem, który jest poświęcony teraz sztucznej inteligencji. Przypominam, ten materiał jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj tych wszystkich, którzy są z Warszawy i którzy chcą, zachęcam do przyjścia do kawiarni Agere Kontra o 18:30. Porozmawiamy sobie o rynkach finansowych i być może jest szansa na to, że będzie także transmisja online z tego spotkania. Więc zapraszam także na kanał w okolicach 18:30, żeby sprawdzić, czy taki materiał zacznie się pojawiać. Wszystkiego dobrego, dużej stopy zwrotu i pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens, jakość Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.